Siema, fajny, super riff, mocno brzmiący, z takim ciekawym refrenem. Przyuważ sobie coś takiego. Slides 2 do 7. Na najgrubszej grasz pustą. I slide na cieńszej jest 2 do 7. Może być to na jakichkolwiek strunach. Ja akurat mam 7 i 6. Tak robię slide 2 do 7 na strunie cieńszej. I później przechodzę na trzeci, drugi próg na strunie grubszej. Jest bezpośrednio slice 2 do 7 i później na strunie grubszej 3-2. Tam jeszcze używam napędowej nuty, czyli pustej, tej grubszej. 3-0-2-0. Tylko różna jest kombinacja zakończenia. Razem, raz jest tu 3-2 i 2-3. A czasem po prostu jest... Jeszcze raz. Schemat mniej więcej wyglądać. Bardzo fajny jest ten pierwszy motyw właśnie. Bo jest taki dość brutalny, dość taki mocny. Tak mocno brzmiący. A refren po prostu 5-7-7 na strunie, na strunach piątej, szóstej, piątej, czwartej. Później przechodzę na siódmą strunę, czyli u Ciebie po prostu najgrubszą. Cały ten schemat musiałbyś przenieść. Przechodzę później na strunę grubszą i robię slajd z 5-7-7 do 6-8-8. I przechodzę na 3-5-5. Pierwszego. Tak więc naprawdę można cuda robić i tylko wyobraźnia nas ogranicza. Spróbuj to przećwiczyć, chociaż coś podobnego rozszyfrować. Wiem, że nie ma tabów, ale spróbuj to rozszyfrować i widzimy się w następnej lekcji. Bajo! This ancient aquifer is miraculous. Rain filters through hundreds of feet of volcanic rock before arriving here, protected from impurities. It's not just water, it's Fiji water.